Dzień dobry Państwu, Tomasz Pietryga, to jest Rzecz o Prawie. Moim gościem jest profesor Robert Grzeszczak z Uniwersytetu Warszawskiego i porozmawiamy o jutrzejszej rozprawie przed Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu dotyczących Krajowej Rady Sądownictwa i tego, czy w tej nowej formule z politycznym wyborem jej członków chroni standardy niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Witam Panie Profesorze bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Czego możemy się spodziewać po jutrzejszej rozprawie? Możemy się spodziewać tego, że Trybunał przesłucha, a raczej wysłucha. Czyli rozstrzygnięcia to... Nie, to... Nie, nie będzie? Nie, nie będzie rozstrzygnięcia. Wysłucha strony. To no. znaczy y, będzie ktoś z Polski, będzie, będą pytania, y, będzie klaryfikacja, pytać będzie skład orzekający, będzie rzecznik y, generalny, czyli ta osoba, która jako w pierwsza wypowie się merytorycznie, bo trzeba pamiętać, że Rzecznik Generalny w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej my czegoś takiego w Polsce nie mamy, to nie jest żaden rzecznik, który prezentuje stanowiska trybunału, czy opowiada o nim jak w tym języku polskim, tylko to jest osoba, która jest członkiem trybunału, nie jest sędzią, ale wpierw przygotowuje opinię niewiążącą i mówi, jak sąd jego zdaniem może i powinien. I jutro tą sprawę. opinię poznamy. Nie, jutro on będzie też na tym składzie, też będzie się przysłuchiwać i mógł, będzie mógł zadawać pytania, natomiast on przedstawi na, jako następny swoją opinię w, w formie pisemnej, ona będzie zakomunikowana. Ale nie jutro, tylko nie, 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 rozstrzygnięcia, rozstrzygnięcia, nie, nie, za jakiś czas, w za kolejny miesiące, zależy, kiedy się z tym. No właśnie, jaki, jaki, jaki będzie rozmiar rozstrzygnięcia, nie będzie, jaki jest czas na to, że poznamy odpowiedź na to pytanie? No to jest pytanie oczywiście do Trybunału, do składu orzekającego. Trzeba pamiętać, że tak, to jest tryb przyspieszony. w związku z czym możemy się spodziewać, że i trzy miesiące to mogą być, jeżeli rzeczywiście szybko się uda znaleźć wspólne stanowisko. No i tutaj dochodzimy do oklu. Skład orzekający złożony jest z sędziów z różnych państw. W efekcie oni się muszą dogadać co do wszystkich szczegółów z uzasadnienia. Nawet jeśli mają tą sentencję już po pierwszym posiedzeniu, czyli po jutrzejszym dniu, dojdą do porozumienia na Posiedzeniu, takim już niejawnym, po prostu na Radzie, to się nazywa, że mają takie stanowisko, że tak, narusza to standardy, co możemy z pewną dozą prawdopodobieństwa przewidzieć, że tak, narusza. Jeśli rzeczywiście Trybunał Sprawiedliwości powie, zajmuje się merytorycznie, bo jeszcze może powiedzieć, że są niewłaściwe. Pytania są tak sformułowane, że uważam, że nie muszę na nie odpowiadać. A to nie wcześniej już? Nie, powinno to się... Nie, być. może teraz powiedzieć, mm. może po wysłuchaniu strony, no, ale, ale yy, nie sądzę. Czas oczywiście pokaże. Natomiast jeżeli y, już dojdzie do merytorycznego, wy, merytorycznej wypowiedzi, no to wtedy jeszcze trzeba napisać uzasadnienie. Robi to sędzia sprawozdawca i musi się, no mówiąc kolokwialnie, dogadać z pozostałymi sędziami, żeby byli zgodni. I to może zabrać trochę czasu. Dlatego... Mówimy o trzech miesiącach, może troszkę mniej, Czyli przed trochę więcej. Przed wyborami albo gdzieś w okolicach wyborów. W okolicach, ale ja bym nie łączył te rzeczy, dlatego że jednak no. praca sądu nie może i nie powinna być korelowana. No, ale czasami udostanie... siłą rzeczy. Jest oczywiście się no, ale to już łączy już samo. problem polityków, a nie sądu. A proszę mi powiedzieć taką rzecz, bo trochę media i trochę politycy traktowali to rozstrzygnięcie Trybunału w Luksemburgu. I rozstrzygnięcie Trybunału Polskiego Konstytucyjnego w podobnej sprawie, jako w formie jakiegoś wyścigu. To rozumiem, że to chyba nie, jak się okazuje, to nie ma znaczenia, no bo ani termin, czy Trybunał Polski specjalnie na no ten, 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 ten termin nie był zobligowany, a tutaj nawet ten, ten termin nawet nie jest znany, więc to trochę była publicystyka. Rzeczywiście nie, trochę, trochę w tym prawdy chyba jest, bo też mhm. no, możemy tylko oceniać jako obserwatorzy. Nie jesteśmy w głowach na przykład pani prezes Przyłębskiej. Natomiast wydaje mi się, że rzeczywiście był pewien wyścig żeby, mhm. i, i nie nie udał się z różnych względów zostało posiedzenie trybunału konstytucyjnego przełożone natomiast patrząc na to w ten sposób czy trybunał konstytucyjny wypowie się i oceni nie wiem w jakim do końca to ma być trybie jest to bardzo niejasne a przede wszystkim poza kompetencją Trybunału Konstytucyjnego. Ja jestem prawnikiem e, zajmującym się prawem Unii Europejskiej i z punktu widzenia prawa Unii Europejskiej jest jasny podział. Co należy do właściwości, do kompetencji Trybunału w z Luksemburgu? Sprawy unijne. Mhm. Jak ktoś ma wątpliwości, jak należy rozumieć prawo unijne, to się pyta Luksemburg. Są do tego odpowiednie e, procedury. Oraz oddziela się, co, są, co jest kompetencją Trybunału Konstytucyjnego. Prawo krajowe. Mhm. Jeżeli ktoś ma wątpliwości co do prawa krajowego, to pyta różnych procedurach, to jest to możliwe, między innymi Trybunał Konstytucyjny. Natomiast tutaj Trybunał Konstytucyjny został zapytany o wykładnie tego, jak należy pytać, jak należy rozumieć właściwie istotę pytań predycjalnych w związku z tym, że sądy pytają, pytają praworządność, więc de facto pomieszanie kompetencji. Mhm. Minister Sprawiedliwości zapytał niewłaściwy organ. Organ w postaci TK powinien się wypowiedzieć, że jest niewłaściwy. Mhm. Spodziewam się, że tego nie powie. I co będzie? Będzie oczywiście bałagan, dlatego że wypowie się inaczej zapewne Chociaż nie wiemy, jak może powie, że jest niewłaściwy. Trybunał Konstytucyjny inaczej orzeknie zapewne, Luksemburski Trybunał będzie różnica poglądów i co? Z punktu widzenia prawa europejskiego nie ma problemu. Przewagę ma prawo Unii Europejskiej. A więc nie stosuje się tej wykładni, którą przedstawi Trybunał Konstytucyjny, no, bo jest poza kompetencją, no, to się nazywa ultrawirez i. No po ale tutaj od razu pojawią się argumenty, no zresztą które nawet te argumenty przytoczył wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego, profesor Muszyński, który, który powoływał się na przykład niemiecki, gdzie jednak... Tam Trybunał Federalny jednak zrobił pewne, pewne wyłączenia i yy, gdzie prawo krajowe jest. Żyte. Bardzo yy, trudno jest oczywiście. To jest tak, ta struktura jest skomplikowana, łatwo znaleźć jakieś punktowe rozstrzygnięcia, przykłady, które by posłużyły, bo my też tak możemy. Trybunał w Niemczech konstytucyjny powiedział, że jest materia nieprzenaszalna. To, są, to, to się nazywa Verfassungsidentität, Identity, czyli tożsamość konstytucyjna. Ale to nie ma nic do 267 do postępowania prowedycjalnego. To jest forma, że tam są zawarte takie rzeczy jak federalne państwo demokratyczne, opiekuńcze. Więc widzimy, to chodzi po prostu o strukturę, charakter państwa, mhm. a nie o takie rzeczy, jak możliwość i zakres zadawania pytań przez sądy krajowe do Luksemburga. To jest immanentne, właściwe prawo sądów. Krajowych i trzeba pamiętać, że Polska przede wszystkim złamie takim orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego zasady zasadę lojalności. No dobrze, ale jakby takim tym głównym, główną osią tego, tego rozstrzygnięcia w Polsce, jest jednak Krajowa Rada Sądownictwa. Tak. I to, czy, znaczy chyba analogicznie trochę jak w przypadku Trybunału w Luksemburgu, to, czy ten tryb wyboru polityczny daje te wszystkie gwarancje. No i to oczywiście Więc... tutaj mamy, tu mamy powstał. I, I teraz jest pytanie takie: jeżeli trybunał konstytucyjny powie, tak, jest to. Ten tryb gwarantuje, jest zgodny z konstytucją. A Trybunał Sprawiedliwości odpowie, jest to niezgodne z standardami. Nie, czy, będzie się, mam nie, czy będzie się Trybunał Luksemburgu musiał liczyć z, z, z tym skazaniem? Nie. nie, nie, to jest bardzo precyzyjnie opisane i w doktrynie, i w prawie, i w, przede wszystkim w traktatach o Unii Europejskiej jest rozdzielenie materii. O wykładni prawa Unii Europejskiej i robi się to niezależnie od jakichkolwiek. Czyli nie ma to znaczenia. Nie, dla Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie ma znaczenia i później, co ważne, dla sądów krajowych to nie ma znaczenia. Mhm. To znaczy, w sprawach unijnych, z takim elementem unijnym, zawsze będą musiały wpierw patrzeć, co powiedział Trybunał Luksemburski. Mhm. A jeżeli powiedział cokolwiek innego Trybunał Konstytucyjny lub Sąd Najwyższy, to nie biorą tego pod uwagę. Mhm. Tak jest oczywiście w modelowym świecie, w modelowym rozwiązaniu. To jest innymi słowy pytanie, jak naprawdę, czy my bierzemy poważnie nasze członkostwo. W Unii europejskiej. No dobrze, no ale to jest y, pytanie proceduralne, czyli pytanie zadane przez sąd na użytek sądu. I tak. teraz jest odpowiedź, m, załóżmy y, negatywna, ta reforma łamie te gwarancje, czyli jest zagrożeniem dla tych gwarancji niezawisłości i niezależności. Ale jest to pytanie skierowane wprost do sądu na użytek sądu. Tak. Czy wiąże to pytanie instytucje takie jak Sejm? inne sądy, żeby, żeby odnosić się do tego bezpośrednio? To jest tak, że pytanie predycyjne służy innym celom niż skarga. Niż skarga Mieliśmy dokładnie. skargę niedawno, o, o, dużo o niej było mowa, czyli Komisja Europejska przeciwko Polsce w związku z ustawą o Sądzie Najwyższym jest zmiana. Tam to jest skarga, czyli sk poza przeciwko Polsce. I wtedy te, taki, taki wyrok wiąże wszystkie organy państwa. Natomiast w pytaniu jest inaczej, nie ma sporu. Tam nie ma sporu Polska przeciwko np. NSA. Polska mm -hmm. przeciwko jakiejś instytucji unijnej. Tylko jest pytanie. NSA zadał dwa pytania dotyczące tak naprawdę o status. Krajowej Rady Sądownictwa w warunkach, jakie uczyniła ostatnio władza wykonawcza. Mhm. I teraz Trybunał Sprawiedliwości odpowiada temu sądowi na te pytania, może je przekonstruować, może je jedno pominąć, może dodać jeszcze, bo ma takie Przekonstruować prawo. pytania Ta, nawet? Pytania? Tak, so, Trybunał Sprawiedliwości często tak robi. Mówi, taką, Są takie formuły. Sąd Krajowy pyta, a w istocie zmierza do ustalenia, że... I sam zadaje pytanie. Albo Sąd Krajowy zadał pytania A i B, za, należało zadać jeszcze i trzecie. Albo to, twór, to, jeszcze, jest to bardzo twórczy podchodzi. Tak, i pod, pod, podlega to krytyce, że Trybunał przez to wychodzi poza ramy, no, ale Trybunał ma wiedzę szerszą o prawie unijnym, mówi, to jest pytanie zadane cząstkowo. Nie mogę odpowiedzieć, jeśli nie, nie zajmę się jeszcze innymi sprawami. No ale idąc dalej, pan redaktor pytał, jaki jest skutek? No taki skutek jest, że to wiąże formalnie ten sąd, który zapytał, czyli na, na tak. nasz NSA. Ale ten wyrok będzie. Czyli ta wykładnia opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wiąże wszystkie organy stosujące prawo unijne w podobnych stanach faktycznych. Co to mm -hmm. oznacza? Oznacza to, że na przyszłość, od momentu opublikowania tego wyroku prejudycjalnego, to jest krótka sentencja na końcu i uzasadnienie. W tym uzasadnieniu on jest od numerycznie każdy, każdy z punktów. Stara się Trybunał uniwersalizować, dawać taki, taki przekaz, jak należy rozumieć prawo unijne w tym kontekście, w tym problemie. I daje tam przykłady swojego wcześniejszego orzecz orzecznictwa. W ten sposób buduje tak zwane linie orzecznicze. Mhm. I to jest wiążące na przyszłość, w podobnych stanach faktycznych, czyli gdzie będzie problem, na przykład, o który pytał nasz NSA, na przyszłość. Kogo wiąże? Wiąże inne sądy oraz inne organy stosujące prawo. Ale co to, ale co to znaczy? Bo czy to znaczy obliguje m. Sejm do tego, żeby zmienił cofnął reformę Karę? Nie to, to zwiąże sądy, które nie będą stosowały prawa w, na, w kształcie, jakim tryb Parlament wydał, a zostało ono uznane za niezgodne z pewnościami. Czyli nim. inaczej mówiąc, jeżeli sprawa y, związana z, z, chociażby z nominacją z, przez Krajową Radę Sądownictwa trafi do sądu jakaś skarga, to rozumiem, że. Ten sąd będzie opierał się od odpowiedź na to pytanie projedycyjne. Otóż to. Można jeszcze sobie wyobrazić, bo w państwie w demokratycznym, państwie prawa yy, właściwie jest tak, że jest odpowiedź dla sądu krajowego. Sąd krajowy uzyskuje informacje o tym, o tym wyroku, przecież wszystkie organy państwa wiedzą. I organa państwa zgodnie właśnie z zasadą lojalności, to ona mówi, że państwo podejmuje wszelkie możliwe kroki, mhm. aby uczynić prawo unijne efektywne, skutecznym I mhm. powstrzymuje się od wszystkiego, co mogłoby ten cel zniweczyć. Czyli ani robi wszystko, co jest ku temu aby prawo było skuteczne i nie robi nic co by było przeciwskuteczne, mm -hmm. innymi słowy. No więc y, wydanie takiego wyroku oznaczałoby, że zgodnie z zasadą lojalności, parlament podejmuje działania. Tak naprawdę rząd inicjuje zmianę prawa, ale jeśli tego nie zrobi... Ale jest zobligowany, czyli takie jest domniemanie rządu? No jest zobligowany, formalnie jest zobligowany właśnie przez tą zasadę, ona jest zapisana mm -hmm. w traktacie i mówi, państwa macie, macie państwa robić wszystko, żeby prawo było skuteczne. Mm -hmm. I z tego wynika efekt, w efekcie ten obowiązek zapewnienia pełnej skuteczności, to jest taka ogólna zasada prawa unijnego, zasada obowiązku, za zapewnienia pełnej skuteczności prawa unijnego w porządku krajowym. No, ale mamy z drugiej strony tą autonomię instytucjonalną. Tak, też zapisaną w te, z wynikającą z tak, traktatu. I to jest system trudny, dlatego to, to nie jest takie zero-jedynkowe. No, niemniej z perspektywy prawa Unii Europejskiej to wygląda tak. Sąd stosuje prawo krajowe w takim świetle i tylko w takim zakresie, jakim jest zgodne z prawem unijnym. Aby wyznaczy to mu ten zakres, właśnie, ten wyrok sądu luksemburskiego. Natomiast tak długo, jak długo ustawodawca nie upora się z tym, na przykład nic nie zrobi, będzie dalej ten stan prawny, no to będzie w rękach sądu. Jak będą używały tego argumentu z Luksemburga? Panie profesorze, tutaj musimy postawić kropkę, bo czas nam się skończył. Nie udało się wszystkich pytań zadać. Bardzo dziękuję, dziękuję bardzo. czekamy na jutrzejszą rozprawę i na rozstrzygnięcie trybunału. Profesor Robert Grzeszczak z Uniwersytetu Warszawskiego był moim gościem, a ja zapraszam po przerwie. Porozmawiamy o Tygodniu Gospodarczym w Sejmie.